Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na nowym serwerze pierwszym europejskim. Zastanawiałem się, czy nagrywać dla Was ten odcinek, ale zobaczyłem, że mamy dość fajne procenty na te lochy minął zaledwie jeden dzień, no a tutaj troszeczkę nam wzrosło. Wczoraj było chyba na końcu odcinka 0,09, dzisiaj już na niego mamy ponad 2%, więc stwierdziłem, że coś tam jeszcze pociśniemy no i generalnie pokażę wam jak tutaj już tak naprawdę szósty dzień, tak jak chyba wspomniałem, Wygląda. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Przede wszystkim subskrybujcie. Subskrybujcie z dzwonem, dlatego że już niecałe 50 subików brakuje nam do pięknej liczby 20 tysięcy. No i tak jak wam wspominałem, pod koniec tamtego roku z okazji właśnie 20 tysięcy. Nie mówię, że od razu, ale pewnie tam jakoś na przestrzeni max miesiąca myślę, yy, będzie konkurs. Duży konkurs zorganizowany, bo to tak jak mówię, jest już potężna ilość tych subskrypcji. Więc pamiętajcie o tym wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzu, jak tam Wam idzie na nowym serwerku, albo generalnie na Waszych postaciach, chętnie sobie poczytam. No i dobra, dlaczego tutaj tak nagle nam wzrosły procenty? Przede wszystkim chyba z powodu gemów, dlatego, że ten gemik już mieliśmy wczoraj przy kopaniu tego serca do podziemia, natomiast dzisiaj rano poleciał mi, nie, wczoraj chyba wieczorem, poleciał mi duży na HP, jak widzicie 242 tutaj mam w butach, no i jeszcze mały z tej 10 Kopalni na siłę. Wrzuciłem do broni, no bo nie miałem wyjścia. Zawsze to razy 2. On mi dał 214. Więc z tego powodu właśnie tutaj chyba te procenty na ten loszek nam wzrosły, no jakbyśmy wymienili w całości te gemy, to zapewne te plochy by bardzo ładnie popadały, myślę, że jakoś, nie wiem, 100, może 50, 60 level dałoby radę z tymi nowymi gemami wbić, no ale oczywiście jest to bardzo drogie, no teraz wykopanie jednego gemiku kosztuje około 50 grzybów, tu jeszcze losowość i tak dalej, surki zresztą teraz mam już ledwo odłożone na twierdzę na twierdzę, przepraszam, jedenastkę, więc no jednak musimy się z tym wstrzymać, no i Taki większy progres myślę, że będzie w weekend, jak będzie i epicki. No ale chyba dzięki temu, co jeszcze wczoraj się tu pozmieniało, na streamku ogarnęliśmy już cały klaser, już mamy wszystkie podstawowe itemki ogarnięte. Jak widzicie, znalazłem tutaj ten pierścionek, znalazłem wszystkie wisiorki przy pomocy widzów, znowu i generalnie, no już wszystko, powiedzmy, wszystkie zwykłe itemy mam dla każdej klasy postaci. Tak samo kosztowności, więc to już jest z głowy. No i teraz skupiamy się głównie na itemkach epickich, więc no, klaserek już ponad 68%. Bardzo fajnie to wygląda. Udało nam się zrobić wczoraj jakieś tam osiągnięcia, z tego co pamiętam. Zaraz tutaj przelecę. Chyba wypas pupili, dokładnie. Wypas pupili udało mi się zrobić. Tu zaraz do tego przejdę no i chyba tyle, to koło oczywiście jak zrobiłem wieczorem mawkę po zdobyciu podziemi mi wypadło nowe to co wam mówiłem wczoraj na odcinku no i tyle, i na razie tyle więc tak to po prostu wygląda no i teraz tak, jeżeli chodzi o pupilki, to jak widzicie dzisiaj w nocy, w sensie no tam po 18 złapiemy sobie okulnicę no i jeszcze muszę złapać tutaj z dnia tego papłomyka no i tego w ogóle zapominam jak te nazwy z tych początkowych łupili, bo to tak zawsze szybko idzie no i tutaj w wodzie również za dnia jeszcze muszę złapać ping -ponga. Ja zawsze awkę robię wieczorem, jak już się zrobi ta druga wyprawa, żeby mieć oczywiście większe procenty z gildii no ale jak musimy to zrobić w ciągu dnia, no to musimy, nie ma wyjścia. No i właśnie przed tym zanim te pupilki sobie połapę, no to będę chciał jeszcze jakiś tutaj level ewentualnie dobić. Jak zrobiłem ten wypas pupili, Wczoraj zawki poleciało mi tutaj jeszcze jedno jedzonko do mroku czyli wbiłem tam chyba zębika na szóstkę. Pokonałem tym zębikiem szóstką właśnie środowisko. Tam też było. W środowisku zębik, no i to mi dało kolejne jedzonko. Dzięki temu wczoraj wszystko nakarmiłem po trzy razy, no i właśnie zdobyłem to osiągnięcie. Dobra, co do jeszcze toalety, to chyba mogę sobie od razu wrzucić tutaj coś, żeby zdobyć drugą aurę. Może coś tam to pomoże z brońmi. Żeby jakieś delikatnie większe, średnie powiedzmy, leciały, to sobie możemy. W sumie to już mam tutaj tych pachołków, to w razie czego będę mógł traktować, póki co. O, zobaczcie, udało mi się. A, dobra, to się. Osią to Wczoraj mi to osiągnięcie nie wpadło. Dopiero dzisiaj to chyba za ten pakiet, co kupowałem wczoraj na odcinku. Dopiero jak coś tam rozmontowałem, to to tak jakby się trygerowało. To ciekawe w sumie. To musiałem już chyba wczoraj nic nie rozmontowywać. Nie wiem, dziwne. grunże wpadło. Nie zauważyłem bez kitu, że tego nie mam. To możemy sobie rozmontować. Tu możemy ich traktować jako dodatkowy plecaczek w tym momencie. No i dobra. Wszystko chyba. Ręka wygląda tak. Dzisiaj obudziłem się w pół do jakoś chyba piątej po kupca. Kupiłem sobie przyspieszenie na popcorn. No i tak to wygląda, teraz chyba będę leciał myślę, że do jakichś 20 runek tutaj czyli jakoś wieczorem będę robił taki pierwszy już powiedzmy właściwy reset chyba tyle, chyba tyle co do takich początków, tak jak mówię puściłem, wbiłem w ogóle salkę na dziewiątkę, puściłem sobie kwatery jak wczoraj to już wczoraj w sumie na odcinku było no i teraz te kwatery mi się zaraz skończą budować będę leciał dalej twierdzę już na 11 uzbierałem sobie surek, bo regularnie te ataki robię, no a podziemie no za wiele się nie zmieniło, trener poszedł na piątkę, to tam może do tych lochów też się przyczyniło do wzrostu procentów. Kopalnie teraz buduję na piątkę. No i potem już będę zbierał te surki, żeby sobie serce lecić na siódemkę i to wszystko dalej na siódemkę. Tutaj serce, ekstraktor i wrota pod podziemi zgodnie z tą rozpiską, którą wam wczoraj pokazywałem na Odcinku. No i chyba tyle. Wydaje mi się, że wszystko, jeżeli chodzi o taką aktualizację, co tutaj się od wczoraj pozmieniało. No, przydałby się ten drugi pakiet, który jest dopiero od 150 poziomu, żeby dalej to podziemie rozbudować, no ale niestety na razie nie mamy takiej możliwości. No i co? I lecimy sobie do topki. Teraz topka wygląda tak. 243 poziom zwiadowca cały czas tu ciśnie. On chyba wszystkie lochy, jakie tylko tam ma powiedzmy jakoś 0,20-0,25%, to już to klika, więc no ziomek jest mocarny i to jest jednocześnie najwyższy level na serwerze w ogóle prędzej czy później jakiś Berek go na pewno przegoni, dlatego że no tutaj zwiadowcą niektórych magów nie przeskoczysz, a Berkiem jak najbardziej, no ale tak czy inaczej godne podziwu, że nie Berek, a właśnie zwiadowca ma najwyższy poziom w tym momencie na serwerze co do Paladynów, Namo już tutaj wbił 138, tutaj o proszę bardzo, Casino, Dobi 137, to jego nie widziałem bofi 129, a zobaczmy w ogóle ich gemy, no tutaj no, ma kilka tych gemów, One, sporo tych gemów właśnie z dziesiątej kopalni. No, to to jest to, to bardzo powiem Wam pomaga. Ten ziomeczek też ma tutaj tych gemików troszeczkę. W sumie to nawet sporo z tej dziesiątej kopalni, no i dzięki temu właśnie te levele ładnie wbijają. No i tak, tak wygląda topka po prostu. Myślę, że nie ma co tutaj się jakoś bardzo nad tym rozwodzić. Podziemi już 45 osób, ma już podziemia, więc sporo. Wszystko, wszystko lecimy do lochów. Tak jak mówię, na tego ziomeczka mieliśmy odpalę. Tu jeszcze Septulsa. Miałem odpalonego i chyba wyłączyłem, a już miałem przygotowanego na odcinek. Na tego ziomeczka, z tego co wiem, mamy właśnie dwa ponad procent, chyba 2,20, 2,69 nawet, ok No to tego ziomka możemy pokonać. W ogóle zobaczcie, to jest właśnie to. Wczoraj myślałem, że nie będzie dzisiaj odcinka, bo te procenty były żałosne, no a tutaj dosłownie jakaś tam delikatna, drobna zmiana, no i już to bardzo fajnie nam wzrosło i będziemy mogli lecieć dalej. Tak jak wspomniałem, teraz chyba czekamy głównie na event epicki. Ten event epicki da nam tutaj największego boosta, będzie od piątku, no i właśnie ten event epicki no jakoś tam dzięki niemu po prostu sprogresujemy na tej postaci, no bo na razie idzie to bardzo, bardzo mozolnie. Zobaczcie w ogóle 2600 HP nam zaledwie zostało. No i dobra, jak to teraz się prezentuje na kolejnego kolegę? Kto to w ogóle jest? Tutaj mamy dużo wojowników, więc to akurat nie wiem, no chyba słabo, szczerze mówiąc, że to są wojownicy na tego Paladyna, yy, chociaż no tak pół na pół powiedzmy, ale zaraz tu sobie obczajmy. Yy, na kolejnego mamy 0,71. Dobra, to nie są takie złe te procenty, yy, no nie są też wybitne, wiadomo, ale może to 0,71 nam jakoś fajnie pójdzie. Yy, powinniśmy wbić 130 level, dokładnie, dzięki temu. Yy, no i chyba, chociaż nie wiem, czy wbijemy w sumie, może nam będzie mało brakować, nieważne. Yy, tak czy inaczej, po pokonaniu jego chyba będziemy mogli coś tam pomyśleć o jakiejś wymianie broni, no bo to już kilka jednak leveli nam wpadnie. Oczywiście jeszcze dzisiaj po północy porobiłem środowiska, to też mi tam dało troszkę ekspa, też tam chyba jakiś level dobiłem. Więc no, standardowo, nie? Kolejny dzień bardzo podobny, powiedzmy do poprzedniego, jako tako to idzie, powolutku, powolutku. No ale jednak jakiś tu progres robimy, mniejszy lub większy, wiadomo. Dużo osób mi tam pisało, żeby nie narzekać na tego paladyna, żeby sobie cisnąć. Tak jak mówiłem, no ja narzekam no bo sami widzicie jak to wygląda, i tak naprawdę od pierwszych dni to tak wygląda. Macie też porównanie z innymi seriami. Kto tam śledzi mój kanał dłużej, a nie przyszedł na przykład przy okazji EU1, no to widzieliście jak to na innych klasach wyglądało, jak to wygląda na nim. Jest porównanie, więc no ja narzekam, ja przestrzegam, ale tak, no to już powtarzam wielokrotnie. Ja tutaj nie zamierzam, mimo tego, że idzie dość topornie nie zamierzam tutaj przestać grać, nie zamierzam przestać klikać, yy, tylko no będę cisnął po prostu w takim tempie, na jakim mniej więcej pozwala dałem mi raz grzyby, a dwa po prostu tak lasa postaci, no bo mówię, dzisiaj mamy środę, więc ja tak czwartek, piątek, no to już na bardziej na łowcy demonów zbliżałem się do poziomu 500, boże, 500, do poziomu 20, 200, nawet jakiś tam chyba 210 w piątki już był, czy tam nawet w czwartki już chyba na bardziej wbiłem jakiś 200, tam piąty, 210 plus minus, jeszcze przed tym eventem epickim, no nie? No a tutaj sami widzicie, jak to niestety wygląda, no a wygląda dość, można powiedzieć, że słabo. Yy, dobra, no coś tu nie możemy go kurczę ubić, no są jakieś takie próby fajniejsze, są jakieś próby bliższe, w sumie to mamy trochę też Golda, może ja to powinienem wydać tylko no oczywiście zostawię tak no za dużo mi to nie dało, powiedzmy z tyle ile kosztują teraz bronie, no nie tak dużo, no to zostawimy powiedzmy mniej więcej tyle, żeby tam ewentualnie coś pomogło, no ale tyle golda to jest można powiedzieć, że tyle co nic, najgorsze jest właśnie z tym tornadem, bo powiem wam, że jakby teraz już było tornado, a już byśmy mieli po staremu powiedzmy jak te lochy tam wyglądały kiedyś, no to o siedzi, no i właśnie troszkę mi brakło, szkoda więc tak jak wam mówię, gdyby to tornado było, no to teraz byśmy cisnęli tornado, z tornada by poszło naprawdę Dużo golda, dużo podstaw by nam wpadło, no i ta twierdza by padała łatwiej. To też druga sprawa. W sumie to możemy zrobić jawkę, żeby dobić ten level, bo tu nie będziemy musieli zrobić jakoś giga dużo. No i wtedy poszukamy ewentualnie jeszcze broni. Miasto Teges i góry koronkowe. Te dwie rzeczy nas interesują. No, i oczywiście, jak nie będzie nam to wypadać, no to bierzemy misję najlepszą pod Expa. Dobra, mamy miasto Teges i misja jednocześnie bardzo fajna. To też w sumie spustuje staty delikatnie. Mamy tutaj wodę, więc troszkę więcej siłki, troszkę więcej szczęścia będzie w tych górach koronkowych, więc to na pewno fajne. No, ale jeżeli mi się nie uda do wbicia levela, powiedzmy, znaleźć tych gór koronkowych, to nie będę tego robił. To już sobie poczekam, jak tam skończę dzisiejszy odcinek. Moczary Mary, znowu miasto Teges. Tutaj mamy. Eh... No to jest lepsze, delikatnie, to jest lepsza misja. Wczoraj mnie w ogóle ktoś pytał, jak liczyć misję, bo ta osoba myślała, że po prostu brać tą misję, która daje najwięcej expa. No patrzysz sobie na czas, to może odpowiem teraz, może ogląda, nie wiem. Patrzysz na czas, jeżeli na przykład misja 2,5-minutowa daje ci 94 tysiące expa, no to misja 5-minutowa, taka sama, będzie ci dawała tego expa tam prawie 200 tysięcy, no nie? Bez tam, no 190 chyba dwa jak dobrze liczę. Nie, czy nawet mniej. Nieważne, może nie będę liczył, bo mi to nie za bardzo wychodzi na tych odcinkach, no ale wiesz o co mi chodzi, no nie? Więc jak tutaj piątka ci daje 143 tysiące, no to wiadomo, że lepiej wziąć to 2,5, bo jak pomnożysz sobie razy 2, no to wyjdziesz na tym lepiej. Jak sobie pomnożysz razy 3. Trzy to też wyjdziesz na tym lepiej niż ta misja 7,5 minutowa, więc no tak to po prostu liczysz, nie? Musisz ogarnąć, żeby wychodziło Ci tak, żeby ten zużywać jak najmniej czasu, a za to dostać jak najwięcej expa po prostu, bo ten czas jest jednak istotny i w sumie nie spojrzałem, czy tam mam góry koronkowe, w sensie czy były, ale chyba nie, raczej mam nadzieję, że nie, okej, okay, tu możemy wziąć tą piątkę, no i mamy, mamy 130 level, dobra, super, jakoś tam delikatnie do przodu, teraz sobie jeszcze przeloguję się na wszelki wypadek. No, oj, coś mi tutaj nie zadziałało. <ścoughs> Cofnę, cofnął się rol w zbrojowni. O, dobra, teraz jest ok. No i jak to wygląda z brońmi? Yy, plus 10. Ta broń moja też pozostawia wiele. O, zobaczcie. Tylko, że mamy na siłkę. No właśnie, czyli ja bym tutaj musiał jakiś dodatkowy gemik na HP wyciągnąć, no tutaj gemiki są słabe, bo tej siły to ja już mam bardzo, bardzo dużo, no ale broń niemalże idealna, można by powiedzieć. Dobra, założymy ją sobie, dodamy miejsce na klejnot, odzyskamy klejnot w taki sposób i zobaczę w ogóle, jak wyglądają moje procenty, bo może oddam. No ale wydaje mi się, że tej siły mam, chociaż czy ja wiem, czy za dużo, te dwa gemy z dziesiątej kopalni trochę pomogły, 0,24 na nocnego trolla, a gdybym zrobił tak, że na przykład zamieniłbym powiedzmy ten gemik na siłę 133, czyli tu by mi odpadło... Pyk, 1, tu by mi odpadło 2, i tu bym miał 6, czyli bym miał tyle siły, a na HP doszłoby mi, jaki ja tutaj mam pod ręką, 123, czyli HP bym miał w takim razie 4,9,9, chyba tak to będzie wyglądać. Zobaczmy. 0,13, ej, dobra, to my mamy nawet dobry set na tego nocnego trola. Dobra, to chyba tyle, <laughs> to chyba tyle na dzisiaj, nie będę tu klikał lochu na 0,20%, yy, krótki odcinek wyszedł, myślałem, że coś więcej, no mamy jeszcze Woja, Pantera to jest chyba zwiad, jak dobrze pamiętam, no, ale mówię, to tak delikatnie, delikatnie chcę to poklikać, bo czekam tak naprawdę na event epicki, yy, więc jakoś się tu nie napinam, yy, no... Tyle padło, co ja mogę więcej zrobić? Zobaczymy jutro, zobaczymy jutro. Jak jakieś procenty fajnie wzrosną, może tu jeszcze jakiś gimmick nam poleci ciekawszy. To też może coś tam pomoże. No ale, no ale lipa, nie? Generalnie lipa, jak tak patrzę. Myślałem, że no może jeszcze z dwa lochy chociaż zrobimy. To tam ze 4 levely około by wpadły. No ale nie, to trudno. Brońkę mamy wymienioną. Złapę sobie tą okulnicę, złapę sobie zaraz po odcinku tego papłomyka. Już no i będę, dokończę awkę, wiadomo, wrzucę Golda w staty. Wczoraj, też z kółkami w sumie sporo golda poleciało. To też tam na pewno jakoś zbustowało te podstawy. No i będę kombinował wszystko. Taki krótki odcinek dla odmiany, bo ostatnio były same długie. Topeczkę wam pokazałem. Pokazałem wam, jak to wszystko wygląda. Jakiś tam delikatny progres został zrobiony. Dwa potężne lochy. Także tyle. Ja Wam pięknie dziękuję, chyba za uwagę. Pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Aż nie jestem przyzwyczajony, żeby tak szybko kończyć. No, ale chyba lepiej, żeby taki odcinek wleciał niż żaden, więc powiedzmy, że jako tako to tam wyszło. Tu, jak widzicie, mi rygają jeszcze itemki u co niektórych, no ale to są tak jak mówię, już same epiki. No, jeżeli chodzi o te epiki, to nie każdego ubije po prostu, no nie? Tutaj w tym top 30 to mało kogo ubije, chyba nawet nikogo tak naprawdę, więc tam jeszcze muszę się wstrzymać, żeby jakieś te epiki podostawać, no ale tak czy inaczej tutaj mamy White'a, no nie, tutaj widzę, że raczej ciężko z tymi epikami, bo ja to, tych epików też już wczoraj szukałem, więc raczej z tych leveli około 130 mam te epiki, tam już głównie te poziomy 200+, plus wchodzą w grę, dobra, nie ma co zanudzać, nie ma to, co przedłużać na siłę, najwyżej sobie sam jeszcze tego troszkę poszukam, wszystko, ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, 16 minut odcinka, krótki, przyjemny, Walczymy dalej na tym paladynie, oczywiście. Lecimy po ten late game. A ja zapraszam, oczywiście, do subskrybowania mojego kanału. Przypominam, nieco 50 subików, wbijamy 20 tysięcy. Możecie polecić tam jakiś, wśród jakichś kolegów, wśród jakichś tam znajomych, wśród może jakiejś gildi czy coś, jeżeli ktoś nie ogląda, żeby zasubskrybowali. Możecie zostawić kciuka w górę pod tym filmem. Możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy jednym komentarzu oraz opisie. Piszcie w komentarzu, jak Wam idzie na EU1. No i co mogę więcej dodać od siebie? Chyba tyle, chyba wszystko powiedziałem. Dzięki pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.